Tramwaj, kierunek Wilanów. Witam Was tutaj, czyszczę wzorz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj, kierunek Wilanów, a właściwie Tramwaj, kierunek Goworka, bo znajdujemy się teraz nad placem Unii Lubelskiej, gdzie widzimy jeden z ostatnich tramwajów, który akurat jeździł wczoraj. Wczoraj wieczorem, konkretnie koło godziny 23.50 w piątek, 19 kwietnia. Natomiast chwilę później były ostatnie kursy tramwajów i jeszcze chwilę później nastąpiły jazdy testowe na nowych torach, nowych rozjazdach w kierunku właśnie tramwaju do Wilanowa, dokładnie na ulicę Goworka. Dalej oczywiście tramwaje pójdą spacerową i na Gagarina już w przyszłym miesiącu, przynajmniej wedle aktualnej zapowiedzi, a tramwaje do Wilanowa dotrą do samego Wilanowa najprawdopodobniej po wakacjach, a następne w przyszłym roku. Plany są ambitne, natomiast dzisiaj w nocy, a właściwie dla Was wczesnym rankiem, właśnie takie jazdy tutaj się odbywały. Nie tylko i wyłącznie jazdy testowe, również wyścigi w kierunku wyścigów. To wszystko w dzisiejszym filmie, nie tylko i wyłącznie z drona FPV, jak teraz widzicie te ujęcia, ale również z tradycyjnego drona, żebyśmy mogli dokładnie to zobaczyć trochę w jaśniejszych warunkach, bo jednak tutaj trochę to jest wszystko ciemne. Ale zobaczmy sobie ostatni tramwaj, który już faktycznie po północy jechał dzisiaj, w sobotę 20 kwietnia. Ten tramwaj jest ostatnim tramwajem, który jeździł rozkładowo tego dnia, żeby jeszcze w zamach rozkładu poprzedniego dnia i później można było rozpocząć wszelkiego rodzaju testy, przejazdy, nowe rozjazdy i inne bajery. Co ważne, testy tylko łącznie, jeśli były wykonywane w tym miejscu, to chodziło oczywiście o tory skrajnie, no i oczywiście o same rozjazdy. Sieć trakcyjna nie była sprawdzana, bo de facto nawet tramwaje z niej nie korzystały, o tym za chwilę. Jak widzicie, ostatni tramwaj sobie zjeżdża, jedzie w kierunku przystanku Rakowiecka i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o tramwaje jeżdżące liniowo. Teraz przejdźmy sobie do tramwajów, jeżeli chodzi o testy. Dwa Hyundai wykonywały tutaj właśnie jazdy testowe. Oczywiście to były tramwaje dwukierunkowe, bo niezbędne były właściwie do wykonywania tych wszystkich operacji. Tramwaje w różnych wariantach musiały przejeżdżać przez poszczególne rozjazdy. Konkretnie dwa rozjazdy, na tych dwóch rozjazdach była skupiona cała operacja i przez nie po prostu tramwaj przejeżdżał w jednym, w drugim kierunku, z podcinaniem, z przejeżdżaniem, z przestawieniem zwrotnicy elektrycznie, ręcznie, czy się przestawi zwrotnica, kiedy tramwaj jest na rozjeździe i w różnych jeszcze innych wariantach. Wszystko trzeba było sprawdzić i też zobaczyć, czy cały system, jeżeli chodzi o informacje dla motorniczego, też po prostu w tym miejscu działa. No i oczywiście nie mówiąc o tym, że trzeba było sprawdzić, czy z samej kabiny można przestawić rozjazdy bez jakichś większych problemów. Jak widzicie, rozjazd tutaj przestawiony na prosto, czyli właśnie w kierunku jazdy na Mokotów dalszy, czyli Pławską, jest tutaj dobrze działający i już faktycznie pod koniec dnia, właściwie w ciągu dnia można było zobaczyć, że ten rozjazd się nagle świecił, zaczął się świecić, w skrócie zaczął być funkcjonalny. Później trzeba było rozbroić rozjazd, który tutaj właśnie był zaplombowany. Bo nie myślcie sobie, że możecie przyjść i przestawić taki rozjazd. Nie, one są zaplombowane specjalnie, żeby faktycznie nie dało się ich przestawić w trakcie kursowania normalnie liniowego, które są po prostu do ślepych odcinków, jak teraz właśnie w kierunku Rakowieckiej, czy też w kierunku właśnie ulicy Goworka. Natomiast tutaj proces zbierania tego trwał mniej więcej z jakieś 10-15 minut. No ogólnie cała operacja trwała mniej więcej 4 godziny. Rozpoczęła się tam koło 23.30. Faktycznie jakieś większe zamieszanie się zaczęło wtedy już powoli mniej więcej dziać, a skończyło się tak koło godziny 3.30, więc faktycznie całe wydarzenie było dosyć długie i na innych tych ujęciach możecie zobaczyć też jeszcze innego drona, który latał właśnie z tramwajów warszawskich. No jak widzicie, trwają aktualnie prace, rozjazd został rozblokowany i za chwilę zobaczymy faktycznie pierwsze przestawienie rozjazdu w kierunku Goworka, czyli pierwszy rozjazd przestawiony w kierunku tramwaju do Wilanowa. Rozjazd przestawił się. Widzieliście? Może jeszcze raz, w spowolnionym tempie. Zobaczcie, jak przestawia się rozjazd. No, chyba cały czas nie zauważyliście. Przybliżmy sobie i spowolnimy jeszcze raz. Patrzcie na iglicę rozjazdu. O, właśnie, przestawiła się. Widzieliście? Dobra, ostatni raz. Przestawia się, przestawia. O, mamy to, przestawił się. Nie, no dobrze, oczywiście trochę się żartuje, ale faktycznie pierwszy raz rozjazd tramwajowy w kierunku tramwaju do Wilanowa został przestawiony. I, proszę bardzo, Hyundai właśnie skręcił na nową trasę. Oczywiście nie muszę Wam chyba mówić, że to, że tramwaj teraz skręcił tutaj,
nie oznacza, że już tam faktycznie pojechał. Nie, nie, nie. Jeszcze trochę było testów na tym rozjeździe, w jedną, w drugą, z właśnie z podcinaniem, zmianą rozjazdu, kiedy tramwaj stoi i tak dalej, więc to jeszcze było wszystko w tym miejscu realizowane. Jak widzicie, tramwaj wrócił, przejechał w jedną, w drugą. W ogóle jestem pod wrażeniem samych motorniczych, którzy jeździli tymi tramwajami, bo oni naprawdę z całkiem niezłym tempem potrafili zmienić jedną kabinę na drugą, bo oni, żeby faktycznie pojechać w drugim kierunku, muszą zmienić kabinę ze względu na bezpieczeństwo i z tego, że po prostu jeżdżą po mieście. Na zajezdni wiemy, że jest pulpit z tyłu i w teorii nawet nie trzeba przechodzić, bo po prostu można to trochę wycofać i patrzeć z tych kamerek, natomiast no tutaj na mieście ruch odbywał się w ten sposób, że po prostu zawsze z kabiny było sterowane z jednej i z drugiej, dlatego też właśnie były tramwaje dwukierunkowe. No i jak widzicie, tramwaj pojechał i już się znajduje na środkowym torze, który właśnie jest w kierunku Goworka. Tramwaj za chwilę skręci w lewo, ale najpierw musi się oczywiście wydarzyć obniżenie pantografu, bo na odcinku dalszym, czyli na spacerowej Goworka, nie ma jeszcze sieci trakcyjnej z napięciem. O, proszę bardzo, opuścił się pantograf. Więc jak widać, mogliśmy znowu zobaczyć, że Hyundai potrafią jeździć bez baterii. I to nawet dwa tramwaje taką operację wykonały. Najpierw mamy tutaj ujęcie właśnie pierwszego tramwaju i to pierwszy tramwaj, prawda, bez sieci trakcyjnej, ale jednak na baterii pojechał w kierunku nowej trasy tramwajowej, właśnie w kierunku Wilanowa. Oczywiście docelowo pod koniec miesiąca będzie już faktycznie zasilanie tej sieci, natomiast na razie jeszcze ona nie jest w pełni zasilana. Dlaczego? No bo jest zasilana od podstacji trakcyjnej, tutaj się znajduje przy ulicy Spożarowej, a tam jeszcze trwają prace przy przyłączeniu energetycznym, przy podpinaniu wszystkich rzeczy, przy wykańczaniu, no i oczywiście na samej spacerowej i Goworki jeszcze nie zakończyły się prace budowlane. Choć i mało tego, jeszcze się tutaj na przykład znajduje przystanek autobusowy na torowisku tramwajowym, więc się czy nawet nie byłoby jak później wyjechać z tego torowiska. Więc prace w tym miejscu jeszcze trwają i najprawdopodobniej pod koniec miesiąca ponownie się tutaj pojawię, żeby zobaczyć po prostu, jak będą jeździć tramwaje na spacerowej i Goworka. Oczywiście o ile mi się znowu uda uzyskać pozwolenie od SOP-u. To nie jest łatwe na tak długie terminy i właściwie na brak informacji, kiedy się to faktycznie wydarzy, no ale wiecie, jak się uda faktycznie trafić, pojawić w danym miejscu o dobrej porze i mieć pozwolenia, no to wiadomo, że oczywiście będę to wszystko nagrywać. I tutaj mi się właśnie udało to wszystko zanalizować. Jak widzicie, tramwaj wjechał na przystanek, ten przystanek, który był niedawno pruty, teraz już jest zupełnie ładnie wykonany, no i chwilę później oczywiście trzeba było przejść z jednej na drugą kabinę i tramwaj ruszył w kierunku Mokotowa. Tego niestety nie udało mi się nagrać, bo musiałem zmienić baterię w dronie, ale możemy zobaczyć już faktycznie, jak tramwaj pojawił się przed rozjazdami, jedzie pod prąd, co prawda w tym miejscu, ale się właśnie przemieszcza i tu mamy podwójne rozjazdy, bo tutaj jeden rozjazd był teraz testowany, drugi niekoniecznie jeszcze w tym momencie, bo jeden rozjazd jest dla tramwajów, które po prostu będą jechać w kierunku Rakowieckiej, natomiast jeszcze musimy po prostu poczekać, aż ten odcinek będzie wybudowany. To się wydarzy mniej więcej za około półtora roku, wtedy już faktycznie tam w tramwaje, przynajmniej w teorii, będą mogły pojechać, więc jeszcze oczywiście to się nie mogło wydarzyć. No i tramwaj zjechał z tramwaju do Wilanowa na trasę tramwajową na Puławskiej. No i tak to mniej więcej wygląda, ale zetknijmy sobie, co tu faktycznie się jeszcze działo później, bo oczywiście mamy jeszcze wyścigi te sławne, no i ujęcie faktycznie drugiego tramwaju, który też zmienił swój kierunek. Tutaj też, żebyście wiedzieli mniej więcej, czemu ten tramwaj wjechał na Goworka i czemu po prostu jest teraz na drugim torze, trzeba było sprawdzić drugi rozjazd w drugim kierunku. Więc dlatego też oczywiście tramwaje musiały wykonać ten obrót przez Goworka po prostu, żeby wjechać na drugi tor, a w inny, prostszy sposób niż przez trójkąt, taki trochę większy trójkąt, no bo tutaj trochę tych zjazdów jest trochę więcej, no to po prostu nie było zbytnio jak tego inaczej zrobić. Jak widzicie, mnóstwo kamizelek, mnóstwo sprzętów i jeszcze teraz zobaczmy faktycznie na sucho, chociaż cały czas tutaj padał deszcz, jak wygląda mniej więcej cały ten nowy odcinek tramwajowy, po którym właśnie przejechał pierwszy tramwaj. Więc mamy oczywiście Placu Unii Lubelskiej, Waryńskiego w tym miejscu i dalej możemy zobaczyć nową trasę tramwajową właśnie z nowym przystankiem w tym miejscu po prawej stronie Goworka. Nie wiem jeszcze, czy te przystanki będą miały właśnie tak osobno te części, bo to jest tylko jeden zespół przystankowy w teorii, czyli Goworka i Rakowiecka wedle projektów, ale tak na razie aktualnie to jest rozdzielone i następnie możemy zobaczyć właśnie przystank nowy Goworka tramwajowy w kierunku tramwaju do Wilanowa i tramwaju na Gagarina, no i tramwaju na Stegny, jak te tramwaje osobno już właśnie teraz chcą dzielić. I tutaj możemy zobaczyć sam odcinek nowy z tym poczwórnym docelowym torowiskiem, aktualnie jeszcze z tylko łącznie z trzema torami i ślepymi rozjazdami w prawo w kierunku ulicy Racławickiej, więc tam też, znaczy Rakowieckiej, więc tam też niedługo oczywiście tramwaje pojadą. Na razie jeszcze sobie poczekamy, no bo wiadomo, że te prace tam się nawet zbytnio nie rozpoczęły, rozpoczną się w najbliższych miesiącach, tak do wakacji to już na pewno jakieś faktycznie większe prace tam będą realizowane. No i proszę bardzo, tramwaj przejeżdża
dojeżdża, przejechał cały odcinek, jedzie w kierunku placu Unii Lubelskiej, już normalnie, nie pod prąd, tylko zgodnie z kierunkiem faktycznie jazdy po tych wszystkich torach w tym miejscu. Jak widzicie, oczywiście mamy też sygnalizację świetlną, tutaj trzeba się słuchać. To jest akurat ciekawe faktycznie, że podczas tych wszystkich testów nie było jakiegoś specjalnego kierowania ruchu, pomijając oczywiście sam wjazd na Goworka, tylko faktycznie cały czas zgodnie z całą sygnalizacją świetną tramwaje jeździły. Mówię, że to nie jest takie tradycyjne, bo na przykład tak tramwaje były testowane na Kasprzaka, na tej całej trasie, co mogliście zobaczyć jakiś czas temu na kanale, no to faktycznie tam był nadzór ruchu, który po prostu wstrzymywał ruch, jak tramwaje wjeżdżały na odpowiednie przystanki i tak dalej, i tak ten cały ruch się odbywał. Może tutaj tak faktycznie też to będzie wyglądać, kiedy sam odcinek na Gagarina będzie testowany. Tymczasem tak to wyglądało i proszę bardzo, tramwaj jest już gotowy do jazdy w drugim kierunku, więc rozpoczynamy nielegalne wyścigi tramwaju w kierunku wyścigów. Oczywiście z tym nielegalne to bym nie przesadzał, chociaż faktycznie dosyć ciekawe to wygląda, kiedy dwa tramwaje rozjeżdżają się, jadą obok siebie, jeden pod prąd, drugi zgodnie z kierunkiem takim pierwotnym, docelowym jazdy. Jak widzicie, te tramwaje sobie tutaj nadają, proszę bardzo, ładnie obok siebie jadą, nawet z pasażerami, chociaż de facto tylko łącznie są pracownicy, którzy po prostu sprawdzają, jak te tramwaje jeździły w ramach tej całej operacji testowej. I no, musicie przyznać, że takie ujęcia raczej się często nie powtarzają. Nie będę mówić, że nigdy czegoś takiego już wcześniej nie widziałem, że dwa tramwaje jadą obok siebie na torach właśnie dwukierunkowych. No nie, oczywiście, że to już kiedyś widziałem. Natomiast nagrać to tak ładnie z drona i to jeszcze w takim miejscu, do tego jeszcze nie udało mi się nigdy wcześniej zanalizować. No i tutaj oczywiście później tramwaje już się przygotowały do całej operacji sprawdzania tego drugiego rozjazdu, przystanków tramwajowych. Znaczy one są już całkowicie funkcjonalne, bo przystanków tutaj już nie było sprawdzone, ale chodzi o ten kolejny rozjazd. No i wiadomo też, że tramwaje tutaj ładnie pokazują i oświetlają ten cały rozchodnik, w tym miejscu, jest to zielone torowisko. I tego zielonego torowiska jeszcze będzie więcej, bo na przykład, nie wiem czy wiecie, na całym odcinku na Spacerowej i na Goworkach, gdzie nie ma przystanków i przejść dla pieszych, będzie oczywiście zielone torowisko. Aktualnie go jeszcze w ogóle nie ma. Najprawdopodobniej się dopiero pojawi, kiedy już faktycznie tramwaje będą już tam jeździć, w związku z tym, jak aktualnie wygląda pogoda. Natomiast to też jest jeden z tych aspektów, który pokazuje, że tamten odcinek, chociaż jest pchany, żeby jak najszybciej tam tramwaje pojechały, to jeszcze jest dosyć mocno zaawansowany, jeżeli chodzi o budowę, i jeszcze trochę tych prac tam musi być wykonanych, aby faktycznie tramwaje mogły tam pojechać. No i tutaj, jak widzicie, kolejne prace, kolejne zjazdy, ale zetknijmy sobie, jak faktycznie ten drugi tramwaj zmieniał swój kierunek poprzez trójkąt właśnie na całym węźle Goworka i Rakowiecka. Czyli jedziemy, a właściwie lecimy sobie za tramwajem, który właśnie skręca w kierunku tramwaju do Wilnowa, czyli na Goworka. Skręca tutaj ładnie w lewo. Tutaj niestety nie udało mi się nagrać samego podnoszenia pantografu, znaczy obniżenia pantografu, nie podnoszenia, właśnie to jest ta nietypowa sytuacja. Więc sobie lecimy tutaj ładnie prawą, wzdłuż prawej burty tramwaju. Tutaj normalnie, tak jak teraz leci dron, tramwaje by pojechały w kierunku płaskiej, natomiast ten tramwaj po lewej będzie mógł sobie dzięki temu skręcić w bok. No i to też zwróćcie uwagę, że w nocy to było mniej więcej koło drugiej, raczej ruch w mieście, w centrum Warszawy, jakim jest właśnie to miejsce jeszcze, jest całkiem, bym powiedział, pokaźne. Nawet jeżeli chodzi o linie autobusowe nocne, które możecie zobaczyć tam nad co po niektórych ujęciach. No i tutaj możecie zobaczyć, że faktycznie tramwaj ruszy. Zwróćcie uwagę, że pantograf nie ma u góry. On jakkolwiek nie zasilał się z sieci, tylko łącznie właśnie z tych super kondensatorów. Jeździł, tak jak przez jakiś czas, tramwaje linii 4 w kierunku właśnie pętli Żorań Wschodniej. No i tramwaj sobie tutaj właśnie skręca na nowy odcinek. Więc trochę faktycznie takich bajerów i innych wydarzeń tutaj się wydarzyło właśnie tej nocy. Natomiast tutaj, jak widzicie, to torowisko tramwajowe jeszcze w pozostałych aspektach nie jest jeszcze całkowicie gotowe. Tutaj wiadomo, że będzie to faktycznie schowane w rozchodniku w większości, natomiast tam dalej możemy zobaczyć, że jakieś inne elementy białe, tutaj jeszcze niewykończone, jeszcze w niektórych miejscach to musi być zabetonowane do końca, więc to jeszcze będzie po prostu realizowane, jeżeli chodzi o te właśnie prace, czy chociażby ten sam przystanek, na którym teraz lecę. Nie ma jeszcze barierek, nie ma jakkolwiek ławek, nie ma jeszcze oczywiście samej wiaty przystankowej, SIP jeszcze nie działa, więc to wszystko jeszcze w tym miejscu musi być wykończone, nawet w tym miejscu uruchomić
Tramwajem. Tramwaje na Gagarina, przynajmniej wedle aktualnych planów i zapowiedzi, mają już się pojawić na majówkę, właściwie w okolicach majówki, więc zobaczymy, czy faktycznie uda im się coś takiego wykonać. A tutaj, jak widzicie, mogłem taki zrobić trik, taki specjalny przelot, bo nie było tego pantografa, więc nie miałem o co de facto zahaczyć. No i tramwaj wjeżdża już na trasę na Puławską, chociaż de facto jedzie pod prąd samym odcinkiem, bo ten tramwaj w przyszłości będą raczej nadać się teraz głównie wyjeżdżać z zajezdni w kierunku właśnie Gagarina, natomiast w przyszłości oczywiście będzie można zaplanować jakieś specjalne kursy tramwajowe, czy to z wyścigów, czy to ze Służewca, czy to chociażby na przykład właśnie Rakowiecką, jadące od Metropole Mokotowskie z Kieleckiej albo z innej pętli, bo wiadomo, że takie rzeczy będą po prostu planowane, ale pamiętajcie też, że tramwaje na trasie Wilanów, Kielecka raczej nie będą czymś, co się pojawi, jeśli już to do placu Narutowicza, prędzej do Banacha, w związku z tym, że potrzebna jest ekspedycja, czyli pomieszczenie, budynek socjalny dla motorniczych, którzy po prostu muszą mieć taki budynek na jednym z krańców, a na krańcu Wilanów, czy na krańcu Gagarina nie będą takie przewidziane budynki, będzie na Stegnach. Ale jednak tramwaj do Wilanowa powinien dojechać do Wilanowa, więc zobaczymy faktycznie, gdzie te tramwaje dojadą. Więc też na ten rozjazd na stawkach raczej tramwaje z Wilanowa, faktycznie z Wilanowa nie będą dojeżdżać, bo po prostu muszą mieć tam swoją ekspedycję. Więc jestem nieironicznie bardzo ciekawy, gdzie tramwaje z Wilanowa pojadą, bo muszą dojechać do jakiejś pętli, gdzie po prostu jest ekspedycja. Na przykład na osiedle Gruczewska czy Cmentarz Wolski. No i to było na tyle z tego filmu. Jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami Awiznosza i również do dołączenia do grupy Co u Tramwajów Warszawskich, do której macie link w opisie, gdzie wymieniamy się różnymi zdjęciami i innymi ciekawostkami właśnie o tramwajach, czy również zdjęciami z takich jazd próbnych. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i mam nadzieję, że na zjeździe tramwaju w pierwszym na Spacerowej i na Gagarina pojawię się, tylko muszę mieć wtedy jeszcze pozwolenie od SOP-u. No i rzecz jasna, przydałoby się dowiedzieć trochę też o tym wszystkim wcześniej. Ale czy mi się to uda? Tego nie wiem. Mam nadzieję, że z Waszą pomocą to będzie do zrealizowania. Cześć!